Hej, rybki kochane, słuchajcie, czuję się tutaj jak na przesłuchaniu, tak siadłam, lampa, ja już taka, wiecie, zamroczona tym wszystkim. Tak na, dla śmiechu to jest za 15:10 dopiero, ale ja powiem wam, cały dzień prasowałam, bo tyle się działo w poniedziałek, że nie miałam kiedy. W ogóle ostatnio się tyle u mnie dzieje, że no, że dużo się dzieje. Dobra, słuchajcie, jestem z aplikacją na tą chwilę. Już włączam i wam mówię. 50 dni z rzędu. Dzisiaj jest 50 dzień. Dzisiaj mamy 3 października. I dzisiaj wam pokażę trochę inną formę. Wszystkie te posiłki od tamtej pory, co nie widzieliście. Nie będę pisała co, jak, gdzie, tylko po prostu kaloryczność, którą spożyłam w tym dniu i to wszystko, żeby było szybciej. Z rzędu 50 dni zgubiłam kilogramów, na tą chwilę 2 kg 200. Co muszę wam powiedzieć, to jest to, że ta waga jest plus minus nawet do kilograma dziennie. Dziennie. Dobrze, słyszycie? Dziennie. Zaraz ktoś tam z tych, co się nie znają, a dużo wypowiadają, powiedzą: jak może być kilogram dziennie, co ona pip? No właśnie, otóż to wszystko w zależności od tego, czy się załatwimy, ile wypijemy, co wcześniej zjemy, jakie będą składniki, ile wypijemy. Ja na tą chwilę piję między 2 a 3 litry dziennie wody, nie więcej, z tego względu, że no, zrobiło się jesiennie za oknem i ja nawadniam się również. Wróciłam do herbat, tak, piję jedną herbatę dziennie, 2-3 kawy, 2 herbaty dziennie. Także minimum 2-3 litry wody plus 1 herbata, 2-3 kawy. Także dużo tych płynów spożywam. Dodatkowo robię codziennie jakieś ćwiczenie. Dodatkowo mam aktywność fizyczną w domu, jak każdy. Gdzieś tam wychodzę, gdzieś tam spaceruję, takie rzeczy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Liczę kalorie, nawet te złe kalorie, czyli jak mam ochotę, jak byliśmy na randce, ja te kalorie liczyłam normalnie. Przekroczyłam, ale liczyłam. Czy to było wino, czy to było drugie wino, czy to był stek, czy to było co innego. Wszystko było zapisane, nie było oszukiwania. Jadłam KFC, wpisałam KFC. Bum, 1000 coś kalorii za jeden posiłek. W głowie się nie mieści, bo ja, żeby zrobić 500, czasami jest tak, że na przykład dzisiaj miałam ochotę na dużo warzyw i te warzywa sobie jadłam na śniadanie, na drugie śniadanie i później mówię: kurczę, jeszcze tyle mi kalorii zostało, a ja jak nie trzymam się kaloryczności, tylko jem mniej, to waga stoi. A tak to przynajmniej ona się waha, także jutro prawdopodobnie będzie jeszcze mniej. Myślę, żeby takie filmiki z bioczy robić raz w miesiącu, ale nie wiem, czy będę pokazywała dalej zdjęcia posiłków. Bardziej będę skupiała się na filmikach, całych potraw i tam będą wyszczególnione właśnie składniki i kaloryczność na jedną osobę, na jedną porcję, przepraszam, nie na jedną osobę, tylko na jedną porcję. I myślę, że taka forma wystarczy, bo moja przygoda ze sportem właśnie tak się zaczyna. Dopiero zaczynam, mówię wam moje spostrzeżenia, mówię wam moje odczucia, mówię wam, dużo osób w ogóle pisze do mnie prywatnie. Jeszcze raz wam bardzo mocno dziękuję za te podziwy, za te zapytania, że pomimo tego, że ja sama dopiero zaczynam, to jest tak was wiele pytających o radę, po prostu pytających o radę, gdzie ja jestem naprawdę bardzo wdzięczna, po prostu bardzo wdzięczna za to, bo nie spodziewałam się, że ktoś będzie chciał brać jakikolwiek ze mnie przykład. To bardzo miłe. Nie jestem ani dietetykiem, ani nie jestem ekspertem w innych dziedzinach, ale ze swoich zaobserwowań. Kobieta przed 40, która bierze dużo, codziennie biorę hormony,
mam zatrzymaną miesiączkę, mam raz na 3 miesiące, czasami jest to właśnie tak przez te hormony, co biorę, pomieszane, więc tutaj też to inaczej działa, biorę tabletki na migreny i takie różne rzeczy, które powodują to, że mi też jest ciężko zrzucić kilogramy. Ale ja nie po to, ja nie tylko po to wzięłam się za sport. Przede wszystkim wzięłam się za sport po to, żeby pokonywać swoje własne słabości, po to, żeby osiągać swoje własne zamierzone cele, po to, żeby zgubić nadprogramowe kilogramy. Mam tam jeszcze ustalone, że teraz na tą chwilę mogę Wam powiedzieć, bo to żadna tajemnica. Wezmę sobie, spojrzę, bo nie pamiętam dokładnie. Na tą chwilę ważę dzisiaj 73 kg 800. I pamiętajcie, to jest 3 października. Po co ten filmik nagrywam, po co ja go tyle mówię? Z tego względu, że już chciałabym, żeby ta waga troszeczkę zeszła na dół, ale, bo już jest 50 dni z rzędu i chcę zmniejszyć sobie kaloryczność, bo już jest mniejsza moja waga, więc to też się znowu waha, czyli trzeba od nowa wyliczyć tą moją kaloryczność i nie wiem, jak ta aplikacja się będzie zachowywała, kiedy ja ją zresetuję, czy mi to wszystko zniknie. Jeżeli tak, no to na przykład mam tutaj statystyki, jak tam mi ta waga, zobaczcie, jak skacze z dnia na dzień, że najmniejsza moja waga, jaką osiągnęłam przy tej aplikacji, była 72 bodajże. Zaraz spojrzę, od jakiej wagi w ogóle zaczęłam. Zaczęłam od 76 kg i to było 15 sierpnia. Na tą chwilę, jakie najmniejsze było, 73 100, 74, 800, 75, nie było, żartuję, patrzę, czy słuchacie, 73, 73, 100, to była moja najmniejsza waga, czyli z powrotem jestem o krok, 73, 800, no, ponad pół, prawie kilogram, jest 800, a tam było 73 100. Także tak, po co to nagrywam? Dlatego, że później dopiero za miesiąc będę chciała Wam powiedzieć, teraz było często nagrywane, a teraz gdzieś taki kalendarzowy miesiąc, i powiem Wam, jak to wyglądało, kiedy zmieniłam w aplikacji właśnie tą kaloryczność, z tego względu, że moja waga, chciałabym zrobić, że od 73 zaczynam. Moja waga docelowa to jest 68 kg, 65 i będę chciała to utrzymać, z tego względu utrzymać piękne, regularne jedzenie na pewno działa bardzo dobrze na jelita, to już też mówiłam. Widzicie, jakby były jakieś takie pytania, może takiego live'a bym nagrała, może lepiej to by wynikało, ale takie jedzenie, jak ja jem co 2, co 3 godziny, liczę sobie, przeliczam, ważę przede wszystkim wszystko, albo zapisuję po prostu, ale też ważę, na przykład jak idę do restauracji, to wpisuję nazwę i tak dalej, więc wszystko jest liczone, wszystko jest sprawdzane, te zdrowe i te niezdrowe. No i teraz chciałam jeszcze powiedzieć coś na temat niezdrowego jedzenia. U mnie to jest tak, wszystko z głową, sprawdzam, czytam etykiety, ale też sobie pozwalam na niezdrowe, typu fast foody, alkohol, chipsy, i chyba to, bo jakiegoś innego odstępstwa na tą lody, tam gdzie mają dużo cukru, bo tak to raczej zamieniam wszystko na zdrowszą wersję, czyli zamiast wybrać na przykład, raz oni mieli KFC, było 2 razy od tamtej pory, raz mieli, a ja wybrałam rybę. Teraz miałam bardzo wielką ochotę
I kupiłam. I bez żadnej spiny, bez niczego, bo wiem, że na drugi dzień normalnie wstanę i nawet nie mam takiej myśli, że Boże, źle się z tym czuję, ale mam wyrzuty sumienia, o, bo to cukier, a bo to tłuszcze, a dietę szlak trafił. Nie, 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 nie. Nie mam ochoty podjadać, nie mam ochoty, nie wiem, ścigać się w tym wszystkim. Ale te filmiki, które nagrywam, są o tym, jak zaczęłam swój sport, czyli moja przygoda ze sportem. Przede wszystkim trzeba znaleźć w sobie siłę. Jeżeli na przykład mamy kogoś, kogo nie będziemy lubić, z trenerów, z trenerki, gdzieś tam z YouTube, gdzieś tam, nie wiem, jakiegoś sportu typu bieganie, jazda na rowerze, cokolwiek. Jeżeli tego nie będziemy sami lubić, tylko będziemy się zmuszać po to, żeby schudnąć, to długo nie pociągniemy, dlatego że my się zmuszamy. Musimy znaleźć taką dziedzinę sportu, takie sportowe rzeczy, w sensie taką aktywność fizyczną dla siebie, idealną, odpowiednią, gdzie będziemy do tego iść z uśmiechem. Czyli tak jak ja, na przykład u mnie nie ma czegoś takiego, że wstanę rano i Jezu, ale mi się nie chce ćwiczyć. Nie! Nie ma czegoś takiego. Ja mam rytuał, sobie ćwiczę, to jest początek mojego dnia. Ja na tą chwilę, na te prawie pół roku, bo 6 minie pół roku, drugi raz jak mam wykupiony pakiet u Ewy, drugi raz, z tym, że miałam miesięczną przerwę między właśnie wyjazdem i jak byliśmy w Polsce i po tym to było takie, więc tak jakbym nie ćwiczyła, nie liczę tego, także 5 miesięcy pracy nad swoim ciałem, nad swoją koordynacją ruchową, nad swoimi mięśniami, nad swoimi wyrzeczeniami, przeskakiwaniem siebie wyrzeczeniami. No wyrzeczenia też były, ale w sporcie to nie wyrzeczenia, a bardziej zaangażowanie innych mięśni. Zauważyłam również, że czym bardziej już te mięśnie wychodzą na wierzch, że tak powiem, bo one zaczynają być widoczne, to nic, że pod taką warstwą tłuszczu i zwoju skóry, czy jak to się mówi, mojego, zaczyna być widać tam mięśnie. I później z czasem te ćwiczenia nie robi się już z takim bólem, że aby zrobić, tylko z przyjemnością. Oczywiście podleję się strumieniami ze mnie za każdym razem, ale z przyjemnością je robię i robię je dokładniej. Dokładniej. Ja nie mówię, że wtedy się nie przykładałam, bo też się przykładałam, ale to bardziej było takie przykładanie się, kurczę, aby się ten trening już skończył, a nie tak, żeby na przykład przycuknąć, albo zrobić kolejną pompkę, albo nie wiem, podnieść wyżej nogę. Na tą chwilę już do tych ćwiczeń człowiek się po pół roku bardziej przykłada. Bardziej przykłada, bardziej to wszystko sprawia przyjemność. Każde podniesienie ręki, nogi czy podskok daje dużą satysfakcję. I bardzo ważne jest połączenie diety z ćwiczeniami, bo jak chcesz, mało tego, później jak przestajecie ćwiczyć i przestajecie trzymać, a dzisiaj sobie tylko zjem kurczaczka, a jutro, a czekoladkę, a batonika, a dobra, to się jutro wezmę za ćwiczenia, to powiem wam, że to, co teraz pół roku, znaczy jakbym zaczęła przez pół roku, zrobiłam z sylwetką, to przez 2 tygodnie mogę to wszystko spieprzyć, jednym słowem. Także to nie jest tak, że jak ktoś chce zacząć przygodę, to odchudzę się w 3 miesiące, oczywiście, żebym dała radę iść do tej mojej wagi, co chcę, ale po co? Tak to nie działa. Okej, dziękuję ślicznie za uwagę, do następnego, do miłego, zostańcie, zobaczcie, co jadłam. Jeżeli byście chcieli, żebym jakąś potrawę wykonała na wizji, dajcie mi znać, napiszcie, nie ma problemu. Wszystko to jej i sama robię, część wymyślam, część z książek, wystarczy powiedzieć, nagram.
No to do zobaczenia wkrótce. Filmiki się pojawią, na pewno takie pogadankowe, ale to dopiero za miesiąc kalendarzowy. Także 4 tygodnie, albo trochę szybciej, może trochę później, zobaczymy. Coś w tym rodzaju. Buźka wielka, pa pa! Pa!